Trzeba będzie dołożyć kilka ławek i stworzyć szatnię, ale decyzja zapadła. Z trzech klas z rocznika 2008-2009 w szkole podstawowej nr 38 w Bytomiu Suchej Górze powstaną dwie. Na nic zdały się protesty rodziców, którzy podkreślali, że sale są za małe, bo uczyło się w nich aż tylu uczniów, a zwiększenie liczebności w klasach wpłynie na jakość nauki. Jesteśmy rozgoryczeni tą sytuacją, zresztą kilku rodziców rozważa nawet przeniesienie dzieci do innych szkół, do Tarnowskich Gór czy do szkół społecznych. Także no zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Jeszcze nie składamy broni. Broni nie składają już od kilkunastu dni. Rodzice uczniów ze szkoły podstawowej nr 38 wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, gdzie przedstawili swoje argumenty radnym i prezydentowi. Wysłali też pisma do kuratorium i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Bytomiu. Ta ostatnia w odpowiedzi podkreśliła, że takie decyzje powinny być niezwykle rozważne i podejmowane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu wszystkich stron zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania dzieci. To jednak na zmianę decyzji przez prezydenta nie wpłynęło. Prezydent bardzo dokładnie przeanalizował sprawę, wysłuchał rodziców dzieci. Niestety z powodu okoliczności finansowych, jakie zaistniały, a mianowicie ma na myśli to, że nowelizacja ustawy o karcie nauczyciela sprawiła, że podwyżki nauczycieli są znacznie wyższe niż zwiększenie subwencji dla oświat w miastach. Sytuacja ta po prostu, krótko mówiąc, jest taka, że pieniędzy jest mniej niż musimy wydać na szkoły, w związku z czym te cięcia są niezbędne i każdy odpowiedzialny gospodarz miasta wie, że musi takie decyzje podjąć. Decyzji prezydenta Bytomia nie rozumieją nie tylko rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 38. Opozycyjni w stosunku do prezydenta radni także liczyli na inne rozstrzygnięcie. Najwidoczniej pan prezydent lepiej wie, co jest dobre dla dzieci tych rodziców. Jest mi niezmiernie przykro z racji tego, że ta szkoła jest bardzo specyficzną szkołą i argumenty, które przedstawiali rodzice, powinny dotrzeć do prezydenta i ten jeden raz powinien zmienić swoją decyzję, tym bardziej, że w skali miasta całego i wszystkich szkół jest planowane zaoszczędzenie 3 milionów. Myślę, że ta kwota niewiele by była mniejsza, gdyby tą jedną szkołę wyłączyć z tych połączeń. Na pewno ta decyzja pana prezydenta będzie bardzo negatywnie odbijała się na procesie kształcenia, na indywidualizacji procesu kształcenia, o którym tak szumnie jest mowa. Również wpłynie negatywnie na rozwój psychologiczno-emocjonalny tych dzieciaków. Także ja jestem naprawdę, powiem szczerze, rozczarowana tą decyzją i liczyłam na jednak zmianę, ale się nie doczekałam. Na tym ta lekcja jednak się nie kończy. Rodzice wysłali pismo z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka. Sprawie zamierza się też przyjrzeć zaalarmowana przez rodziców bytomska delegatura Kuratorium Oświaty w Katowicach. W ciągu najbliższych dni zamierza przeprowadzić ona kontrolę w placówce. Od jej wyników uzależnione jest podjęcie dalszych kroków. Trener Adam Nawałka ogłosił dziś 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. Przed ogłoszeniem składu pojawiła się jednak zła informacja. Kontuzji nabawił się Kamil Glik i jego występ na Mistrzostwach Świata stoi pod znakiem zapytania. Mistrzostwa w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Przede wszystkim panuje bardzo dobra atmosfera, etosu pracy. Wszyscy z wielką determinacją podchodzili do zajęć. Była to zdrowa rywalizacja. W kadrze Adama Nawałki znaleźli się bramkarze Bartosz Białkowski, Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. Obrońcy to Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan i Łukasz Piszczek. Pomocnicy to Jakub Błaszczykowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Rafał Kurzawa, Grzegorz Krychowiak, Karol Linety, Sławomir Peszko, Maciej Rybus i Piotr Zieliński. Napastnicy, jacy pojadą do Rosji, to oczywiście Robert Lewandowski, Dawid Kownacki, Arkadiusz Milik i Łukasz Teodorczyk. Polacy zagrają z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Na mundialu nie ma słabych drużyn. Wiadomo, że każdy mecz będzie na niezwykle trudny. Myślę, że ten najtrudniejszy może być ten pierwszy mecz z Senegalem. To jest też siłowo grająca drużyna z bardzo skutecznymi zawodnikami, jak pokazał ostatni finał Ligi Mistrzów. I tak naprawdę myślę, że wyjście z grupy to jest taki nasz plan minimum. Pierwszy mecz z Senegalem Polacy rozegrają 19 czerwca o godzinie 17. Gotuj się do pomocy. Pod takim hasłem jak co roku z okazji Dnia Dziecka lokalni przedsiębiorcy, politycy, społecznicy gotowali posiłki, a potem kelnerowali podopiecznym zmysłowickich domów dziecka i świetlic środowiskowych. To jest poniekąd wpisane w posługę kapłańską, służyć.
służyć, więc to jest realizacja również tego powołania. Warunkiem udziału w akcji jest wpisowe 500 zł dla firmy i 250 dla pozostałych osób. Wpłaty mogą być większe. Każdy pomaga jak może. Po czterech edycjach przy piątej nie musieliśmy namawiać nikogo. Moim marzeniem było to, aby każdy, już wiedząc, że zbliża się Dzień Dziecka, zgłasza się poprzez telefon, mail: słuchaj, chcę uczestniczyć w tej akcji. W ubiegłym roku za zebrane pieniądze udało się wyremontować Mysłowicki Dom Dziecka, ale nie tylko. Tu nie za wszystko pieniędzy starcza, a za to, że po prostu tutaj ofiarodawcy, że tak powiem, no byli szczodrzy, to mogliśmy na przykład dzieciom zafundować bardziej atrakcyjne wakacje. W tym roku również zapowiada się, że nie zabraknie funduszy dla tych najbardziej potrzebujących. 28,5 miliona złotych. Tyle przeznaczy Ministerstwo Sportu na budowę hali i rozbudowę lodowiska w Katowicach. Na dawnym boisku Gwardii zostanie wybudowana hala lekkoatletyczna ze strzelnicą sportową. Ze zbieżnią okulną 200-metrową z pełnym zapleczem. Całość inwestycji to jest około 50 milionów złotych. My wspieramy ją w kwocie 25 milionów złotych, czyli można powiedzieć 50% to są środki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Więc mam nadzieję, że ta hala będzie także dawała możliwość organizacji ważnych imprez sportowych, lekkoatletycznych. Z infrastruktury skorzystają m.in. studenci katowickiej AWF. W moim odczuciu posiadanie takiego kompleksu pozwoli nam na coraz lepsze wyniki, ale również ten obiekt będzie służył dla całego Śląska na zgrupowanie i do realizacji wysokiej klasy zawodów. Drugą inwestycją będzie rozbudowa obiektu Jantor 2. Powstanie lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną i łącznikiem pomiędzy lodowiskami. Będzie kosztowała 8 milionów złotych. Ministerstwo da na ten cel 3,5 miliona złotych. Dzięki temu będziemy dysponowali chyba najnowocześniejszą bazą lodową w Polsce, umożliwiając tym samym rozwój tej wspaniałej dyscypliny sportowej, jaką jest hokej. Cały czas sukcesy, które pamiętamy jeszcze z przeszłości, odnoszą się do dzisiaj, do rzeczywistości. Ten ostatni sukces Tauronu GKS Katowice, czyli zdobycie wicemistrzostwa Polski, pokazuje, że warto stawiać na tę dyscyplinę sportową. To kolejne pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jakie trafiły do Katowic. W latach 2016-17 Ministerstwo na Rozwój Infrastruktury Sportowej na Śląsku przeznaczyło ponad 138 milionów złotych. Rusza druga edycja akcji Kolej na Muzea. Od 1 lipca do końca września bilety do 29 muzeów będzie można kupić 20% taniej. Wystarczy posiadać bilet na pociąg Kolei Śląskich. Ubiegłoroczna akcja, którą podjęliśmy, czy wymyśliliśmy wspólnie z Muzeum Śląskim, okazała się ciekawa dla i pasażerów, i zwiedzających muzeum. I postanowiliśmy w tym roku rozszerzyć ją. Zaprosiliśmy do tej formuły wszystkich, którzy byli zainteresowani, i ostatecznie znalazło się prawie 30 muzeów, a konkretnie 29 na tej liście. Bilety z 20% zniżką na wstęp do muzeów będzie mógł kupić każdy, kto pokaże kasjerowi bilet na pociąg Kolei Śląskich, jednorazowy lub okresowy. Nie wiemy, co mamy. Jest bardzo dużo muzeów, bardzo dużo instytucji, które nie mają pieniędzy na promocję i właściwie potrzebują odkrycia. I ten potencjał jest niewyobrażalny. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, pomimo tego, że mamy w konstytucji zapisany dostęp do kultury nieograniczony, to prawda jest taka, że cena za bilet do muzeum, która się rozkłada na całą rodzinę, często jest jakąś tam barierą dla rodziny, która być może jest większa, albo dla grupy, która chciałaby przybyć. Należące do samorządu województwa śląskiego Koleje Śląskie przewożą codziennie około 40 tysięcy pasażerów. W ubiegłym roku w akcji udział wzięło kilka tysięcy osób. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Śląska premiera nagrodzonego w Cannes za najlepszą reżyserię najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego. Zimna wojna opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza Zimnej wojny. Napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Uroczysta premiera w kinie Kosmos odbędzie się z udziałem twórców filmu. Do Katowic przyjechał Paweł Pawlikowski, Joanna Kulik, Tomasz Kot i Borys Szyc. Film został wsparty ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, będącego częścią instytucji filmowej Silesia Film, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.